Jezu, oni robią korek sami z siebie po prostu. Tak. Bo oni w ogóle nie znają zasad, przepisów żadnych. No to normalnie taki niekończący się bazar. Są pomidory. No chociaż taki plus. O, jeszcze resztę dostałeś. To coś nowego. Tam jest dzierka, nie oszukała. Ile mi da? To 3000 kosztuje 6 pączków. Jeny, to pierwszy raz ktoś wydał nam resztę. No, długo ten spokój nie trwał. Plan na dziś to dojechać do Conakry, na przedmieścia. Znalazłam tam jakiś supermarket, który wygląda na to, że jest dobrze wyposażony. I co tam? Hipopotam. Wszystko dobrze jest. Conakry samo w sobie to po prostu wielkie, duże miasto, stolica Gwinei. Ale podobno korki są tak niemiłosierne, że normalnie przebijają te w Dakarze 10 razy i większość ludzi omija wielkim łukiem. Nie mamy wyjścia, bo dużo rzeczy nam się skończyło i po prostu no trzeba jechać. Chcemy jechać za daleko, bo Conakry to jest taki długi cypel, który podobno jest strasznie zakorkowany, no więc taka wątpliwa atrakcja. No i to w ogóle duże miasto i mało atrakcyjne, więc raczej tutaj gdzieś na obrzeżach. Natomiast wiecie, trzeba zwracać uwagę, bo na przykład pierwszy mi wyskoczył Carrefour, ale jak popatrzyłam, co to za Carrefour jest, o, no to wiecie, no to nie taki Carrefour, co my byśmy chcieli, prawda? Więc niestety te nazwy tutaj potrafią być mylące i zdjęcia są też takie, no, jakie są, o proszę bardzo, zdjęcie supermarketu. Natomiast potem znalazłam ten supermarket, Koci, jakkolwiek tam to się wymawia, który wydaje się, że będzie miał dość dobre zaopatrzenie i spróbujemy sobie do tego dojechać. Popatrzcie, jaka fajna, tutaj są zdjęcia półki, więc tam powinniśmy wszystko znaleźć. Więc klikamy. Mogą być tylko zdjęcia. Nie być, nie jest zupełnie, no nie jest tak daleko, jest praktycznie można powiedzieć na obrzeżach. Mam nadzieję. Teoretycznie nawigacja pokazuje godzinę. Zaraz potem się przed... Praktycznie będzie 3. A praktycznie pewnie wyjdzie 3 i pewnie te 3 to będzie dobry czas. Poczekaj, stój, bo pan sobie chce zrobić zdjęcie. Are you okay? I'm alright. Are you alright? You alright? Where are you from? Poland. Poland. Nice to see you, man. Yeah, see man. You later. Yeah. No, zdarzają się bardzo fajni ludzie, naprawdę. Ale jest ich mało. Ale właśnie, no w Gwinei jest... Są jak na lekarstwo. W Gwinei najwięcej żeśmy spotkali miłych ludzi, no nie gadaj. No, nie są tacy źli jak tak. W Senegalu i Gambii. Tak, tak. Jest dużo bardziej tak pozytywnie i tacy są otwarci. Tak więc na pewno jest trochę lepiej. Co nie znaczy, że dobrze. Ale młyn. Welcome to Conakry. No. No to faktycznie w tym tempie, jakby ktoś chciał na koniec cypla dojechać, no to... Good luck. You need fucking 3 days. Ale big mama. Mm-hmm. No i gdzie mnie pod koła? Fuck. U nas zatrzymał policjant.
zawsze to jest takie trochę denerwujące, bo nie wiadomo, o co będzie chodziło, nie? Czy jest drogą, znaczy, no, chce dokumenty. Czy jest... Co on chce, no, cholera? No, pre... Ale tam za moim siedzeniem. No, prędkości żeśmy nie przekroczyli, no. Ale wiecie co, to przy okazji, no nic, ten policjant w sumie nie chciał, a nie umiał nawet przeczytać, ale przy okazji tam pączki kobitka sprzedaje. Dajmy jakieś tam drobne są. Najgorzej, że nie mamy drobnych, najdrobniejsze mamy 10 tysięcy. Zobaczymy co to jest, to co ona tam sprzedaje. Fajne z jednej strony taki folklor, my to lubimy, wiecie, bazary i tak dalej, tylko kurczę, właśnie, żeby nie oszukiwali, nie? Bo wtedy to jest mało wesołe. Przesuń się, pies, idź. Zaraz. Idź. No idź. O, jeszcze resztę dostałeś, to coś nowego. Tam jest dzirka, nie oszukała. Ile mi da? To 3000 kosztuje, 6 pączków. Jeny, to pierwszy raz ktoś wydał nam resztę. No, albo papier od samochodu, on to czyta do góry nogami. No przechuj. No bo on umie ruchem kierować. Do góry nie... nogami czyta i mówi, kurwa, no okay. Fuck, nic z tego nie wiem. Najpierw bokiem, a później, kurwa, do góry kołami. Fuck sake. Welcome to Africa. Dobra, jemy pączki, słuchajcie. Ty, chuju, czy cokolwiek to jest, nie mam pojęcia, co to jest, ale zaraz się przekonamy. Normalnie? Pączek. No. Fajne. Dobre. Czyli 3000 za 6 to po 500. Jeden. Co po 500? No jeden pączek. No dobra, ale to ile to będzie? No 3000 to jest kurwa 30 centów. 30 centów. No nie, 40 może. No możliwe. Mniej niż pół dolara. Rewelacja. I bardzo dobre, dobra, i ciepłe. No, teraz mamy zadanie skrętu w lewo. O, te oba samochody przed nami chcą skręcić. No, ale ten stanie Matowi. Bo on sobie rozmawia teraz. Nie, bo ten go opierdala, że on tam stoi. Tak? No, nieważne. Oczywiście pieniądze za to, że nas kurczę wypuścił w maliny, bo tak naprawdę to nie wiemy, gdzie teraz jedziemy. Nie, bo tam jest taki chyba ten... Bazar? Bazar i może być dla nas za mała ulica. Dobra, okej. Okay. Nawigacja się nam przestawiła, tak więc jedziemy. Ta nasza nawigacja właśnie zawsze nas prowadzi najkrótszą drogą, a najkrótsza niekoniecznie jest najlepsza, nie? Popatrz, jaka to ładna droga i tu sobie możemy spokojnie skręcić. Faktycznie niepotrzebnie tam byśmy skręcali. Kogoś, żeby ktoś...
ktoś brak mózgu. Nimi pokierował, tak? Oni sami z siebie nie umieją na przykład podjąć decyzji właśnie co zrobić z tymi śmieciami, jak władze się tym nie zajmują, to nie ma jakby osoby, wiecie, nie potrafią się skrzyknąć i pomyśleć, co zrobić, gdzie wywieźć te śmiecie, nie? W jakieś, wiecie, no inne miejsce, już jak nie ma wyjścia, to trzeba palić, ale zrobić, wiecie, wielki dół gdzieś za miastem, na uboczach, w odpowiednim miejscu, spalić co się da. Ale to ktoś musi być, kto po prostu to... Jezu, oni robią korek sami z siebie po prostu, tak. Bo oni w ogóle nie znają zasad, przepisów, żadnych. Oni po prostu nagle ktoś sobie wyjedzie, zupełnie od czapy, w poprzek sobie stanie i wszyscy na siebie pipczą. I każdy każdego już blokuje wtedy. Widzisz, oni wszyscy mają 4x4. Jak tu jeździ czym innym? Przecież połamiesz w... No i piszcie jest. No i się strobią. Ale bez kurę. Nie wychodzi jeden, drugi z auta i się nie napierdalają. No popatrz, a pani tutaj na szydełku robi po drodze w tuk-tuku. Trochę jej zejdzie, nie? No. No bez kitu. Tam jedna pani normalnie napieprza na szydełku. Czekaj, nie wiem. O, już żeśmy minęli. No dobra. O jezny! O matko, o matko. No, fajnie jest. Niedźwiedź jest w swoim żywiole. On to uwielbia, tak, jazdę w takich warunkach. No rules. No. Freedom. Tak, tak wygląda wolność na drodze. To normalnie taki niekończący się bazar. Są pomidory. Jakbyśmy, to i tak jedziemy tą główną drogą, jedź do tego marketu, wiesz, zobaczymy co tam i za ile będzie, a wtedy najwyżej potem jak będziemy wracać, to już wiemy, że mają. Bo ile jeszcze mamy? 20 minut, no. Tutaj było wszystko, i ziemniaki, i pomidory, ziemniaki też trzeba kupić. Ziemniaki trzeba kupić, bo zawsze można placki zrobić. No właśnie. Oj, tam mięso było. Było mięso? No widzisz. Tak. Spostrzegawczy niedźwiedź wypatrzył śmietnik. Nie wnikam co się z tymi śmieciami stanie potem, ale mamy przynajmniej czyste sumienie, że nie wyrzuciliśmy gdzieś krzaki. O, a tutaj kolejny. O, już widzę kolejny śmietnik. Nie może być. Ulica śmietników. I patrz, i tutaj nie jest tak brudno jak śmietniki są. To znaczy, że tutaj już wyrzucają śmieci. O, widzicie tutaj śmietnik? Pan recycling robi od razu. No, długo ten spokój nie trwał i z powrotem młyn. Ale te tuk-tuki to tak mi się zawsze kojarzyły z Azją. Nie? Tak śmiesznie to wyglądają, nie? Znaczy dla mnie to są takie out of place. Takie nie na miejscu. No, ale są. Są. Jeszcze 3 minuty, to już zaraz. Tam z boku jest mynia samochodów i myją karczerem w środku samochód. Only fucking Africa. Otwarty jest w ogóle ten sklep. Dobra, o, tymczasem my tu już mamy sklep po lewej. No chyba raczej jest otwarty, nie? Już jesteśmy szczęśliwi. Masło kupimy, masło, masło. Soki, trzeba kupić soki, wszystko trzeba kupić. No kurczę, pełna kultura, słuchajcie.
Patrzę, chodź popatrzymy, jakie sogi. 45. 45 tysięcy to jest ile? 25 tysięcy? 25 tysięcy to jest 3 dolary. 3 dolary. No, ceny widzę, że bardzo takie, no, ekskluzywne, nie? 3. Masło 25 tysięcy, no to jest 3 dolary, tak? Popatrzcie nawet, jakie gotowe dania mają tutaj z kurczaka, takie przygotowane porcje. Z tym, że 60 tysięcy, 84 tysiące to jest 10 dolarów. Taki kawałeczek sera kosztuje prawie 10 dolarów, 75 tysięcy. Takie mniejsze paczki tutaj są po 55. Moje ulubione buraki kosztują, słuchajcie, 89 tysięcy. To jest ponad 10 dolarów za taką paczkę. Chorizo, popatrzcie, 145 tysięcy, to będzie jakieś 18 dolarów. Czy jak ziemniaki 19 tysięcy, pomidory 31 tysięcy, to jednak nawet jak nas naciągną na bazarze, to zapłacimy dużo mniej. No tak więc wszystko jest, ale ceny nie z tej ziemi. A wiesz co, mamy jeszcze trochę karmy. Tutaj jest 108 tysięcy. Dobra, zaraz to przedyskutujemy. Nam się pokończyły różne rzeczy i płyn do naczyń najtańszy to kosztuje jakieś 5 dolarów, nie? Nawet najtańsze ręczniki papierowe to kosztują 5 dolarów. Oni to chyba przychodzą do Peweksu, że jak do Peweksu, żeby popatrzeć tutaj. No, tam popatrz, no pięknie, no wszystko jest. No wszystko po prostu. A no nie, no dużo jest, jest wybór, ale ludzi nie ma. Nie ma komu kupować, no. Ceny nie z tej ziemi, nawet dla nas. A co dopiero dla nich? No, potrzebuję kupić jakiś ryż, jakąś czy kaszę, kurczę, dla Tobiego. 48 za taką butelkę, to kupujemy, to mam cię. No to to bierz, dobra. Za taką dużą butelkę. Okej. Okay. Tu są pomidory, też by mi się przydały takie właśnie. O, te to nawet 17 tysięcy, to chyba mnie stać. No trudno. Płacz i płać. Nawet najtańszy ryż kosztuje 5 dolarów. Chyba nic nie ma poniżej 5 dolarów. Ale są też polskie akcenty, słuchajcie, popatrzcie, sobieski. Ile kosztuje? 107 ta mała butelka. Ale nic nie przebije ceny, słuchajcie, Jacka Danielsa, który kosztuje tutaj 420 tysięcy, 50 dolarów prawie. Milion żeśmy wydali? Jezus Maria, to jest jakby, to ile to jest? Prawie 100 funtów. 100 funtów. Ponad 100 dolarów, dobrze ponad 100, 120 dolarów jakieś. I co żeśmy kupili? Nic. No niewiele żeśmy kupili. No masło żeśmy kupili. No 3 masła, no wziąłeś sobie 2 steki, ale dobra, tam litr oleju. Tak, 100 funtów. A pół kilo ryżu. 100 funtów, tu no, jest. No dobra, no 100 funtów pobrało. Pół ja kilo ryżu. Welcome to Africa. No takie pierdy, no po prostu płyn do naczyń, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane. A no, miło było, ale drogo kosztowało. No więc jedziemy na bazar kupić resztę rzeczy. Tu kupiliśmy to, co wiemy, że na pewno na bazarze nie dostaniemy, nie? Na bazarze mają ryż w takich 20-kilowych paczkach, no to ja nie mogę kupić takiej 20-kilowej paczki. Gdzie my to będziemy wozić? No trudno, trochę bolało. Trochę? Oj, bogaty jesteś, dasz radę tam. Aż dupsko boli. Zobaczcie, jaką piękną sałatę się udało kupić. No super, ale się cieszę. Piękna. I są bardzo ładne pomidory i ogórki. Jeszcze nie wiem za ile, bo tam niedźwiedź coś gada, nie wiem o co chodzi. Coś się kłócą.
to 40 tysięcy. Okej. Okay. A wiesz co, kupimy gdzieś w tych małych miasteczkach. No że tam w Londynie, ja mówię, ja to mogę taniej w Londynie kupić. Ale tam są pieniądze, a my nie mamy. We suffering. I dlatego ty musisz zapłacić 4 razy tyle. Po czwórną cenę. Tak. Kurwa, dlaczego ja mam płacić 3 razy tyle? Bo tam masz pieniądze. No i trudno, nie będzie sałaty. Dobra, poszukamy. Tutaj pełno jest tych ktoś na pewno nam sprzeda za rozsądną cenę. Kobieta chciała za to 40 tysięcy. I to ona nie bardzo się umiała dogadać i tam był taki pomagier, co pomagał tłumaczyć. I wiecie co, 10 tysięcy to już jest bardzo zawyżona cena, bo płaciliśmy w innych miejscach i już mniej więcej mamy orientację i wiemy, że 10 tysięcy to jest zawsze 3 razy tyle co normalnie, a 40 tysięcy to jest z kosmosu, nie? To jest 5 dolarów. To nie chodzi o to, że my nie chcemy wydać tych 5 dolarów. Ja wydam te 5 dolarów, jeżeli ja wiem, że coś kosztuje 5. Ale ja wiem, że tutaj ta cena to nie jest 5. To oni 1 dolara za to nie płacą. Dosłownie kawałek dalej znaleźliśmy kolejny stragan. Ta ulica, przynajmniej ta część, jakaś taka spokojniejsza, więc niedźwiedź poszedł teraz, zobaczymy jak tutaj pójdzie. No i co, ile teraz zapłaciłeś? Trochę taniej. Nie ma sałaty, nie? No i powiem wam, że po prostu już nawet gadać mi się nie chce, nagrywać mi się nie chce, nic już mi się nie chce. To przykre takie. Oni nie rozumieją, jak sobie robią krzywdę. Wiele ludzi jest takich, tak jak my, przyjadą i więcej to już w życiu nogi nie postawią. Ja nie wiem właśnie, komu to pasują. Tak się niektórzy zachwycają tą Afryką. Znaczy fakt, że to jest jakiś wycinek Afryki, to nie Zanzibar, czy jakiś tam Kenia. Ale to w ogóle jest oderwane od rzeczywistości. Nie, to wszystko po prostu jest jakieś chore. To, co my tutaj doświadczamy. To takie jest niemiłe. Po prostu aż strach już tu przystanąć po prostu i kogoś o coś się zapytać. A tak było miło i przyjemnie. I widzicie, i jak jest, kurczę, dzień, że oni są mili, mamy jakieś fajne doświadczenia, to zaraz ktoś zepsuje te wszystkie doświadczenia. Nawet dzisiaj pani nam sprzedawała pączki, co żeśmy się cieszyli, że wydała nam resztę. To jakiś cud był, ja nie wiem. No, na pewno jedyna rzecz i taki plus, który tu jest na 100%, to jest to, że czujemy się tu bezpiecznie. I tutaj jak niedźwiedź wychodzi z samochodu i ja zostaję w środku, to nie zamykamy drzwi. Ja nie czuję tej potrzeby, że muszę być zamknięta. No, chociaż taki plus. Niedźwiedź poszedł po bagietkę. Mam nadzieję, że go nie uskubią. I co? Nie wiem, daj mi. Ale ładna, taka pachnąca. I co, ile dałeś? Dychę. O, dychę. Za 2 czy 3? 2 kupiłem. 2, no to super, to dobra cena jest. Przynajmniej to i tak. Dla białych to dobre. No, jak dla białych. Jak dla białych, bo my... O rany, takie straszne percepy. O, nightclub. Bo my generalnie rzecz biorąc, za wszystko tu płacimy dychę. Na tych tam wsiach, co byliśmy po kolei, co byśmy nie wzięli? Za pączki zapłaciłem 3000, no, na 6 pączków. No to mówię, że to był wyjątek po prostu, bo wreszcie coś było po prostu tańsze, nie? Nie tańsze, tylko po tej cenie ile to jest? No, po normalnej cenie. Może ona jakaś zaspana była jeszcze, albo nie wiem co. Albo nie wprawiona w handlowaniu. No. Pokażę wam drogę. My teraz żeśmy skręcili w tą drogę, co wtedy nas ten chłopak kazał nam tutaj nie jechać i pokierował w inną drogę, co oczywiście chciał za to pieniądze. I tu w środku miasta taka droga, jak można to drogą nazwać. O, kurki sobie latają, życie kwitnie po prostu. No niestety. Takie to piękne obrazki z Afryki.
zostaliśmy zatrzymani przez policję. Teraz dwie były policjantki i chciały po prostu mi zasalutować. No chyba. Niedźwiedź tutaj w kamuflażu, bo on stwierdził, że będzie nosił tą kurtkę, bo jak on nosi tą kurtkę, to się wszyscy pytają go, czy jest wojskowym. I on mówi, że jest ex-military i oni, a no to szacun i po prostu w ten sposób te wszystkie jakieś tutaj... Nie zawracają dupy. No, nie zawracają dupy. Tak więc słuchajcie, trzeba mają respekt. Szmatę taką mieć po prostu. No. A powiem, że kupione gdzieś w Szmateksie. Za 5 zł. Za parę złotych. To na pewno po prostu... W biedzie nie jest wytłumaczeniem, żeby być agresywnym i żeby być zachłannym. O, śmieci się palą. A jakaś szkoła tutaj jest, dzieci sobie grają w piłkę. Nie, no gdzie my tu jedziemy? Nie wiem. Nie wiem, nic dziwnie prowadzi. O, jeno, jakie tu wertepy. O, tu nas będzie bujało. O matko moja. A ja tutaj próbuję film załadować na kolanach. O Jezu. Nie wiem, co mam trzymać najpierw. Takie to są warunki pracy w polu. Mówię ty co, korzystając z tego, że jesteśmy w mieście, to właśnie chcę załadować film, bo jeden skończyłam. Więc jakby ktoś właśnie się zastanawiał albo próbował narzekać, że czemu tak mało filmów, to wiecie co? Ja to bym powiedziała, że aż tak dużo filmów po prostu w drodze jestem w stanie zrobić.